co wydarzy się wkrótce. Mój cykl tej wróżby, który robię regularnie, co jakiś czas, co tydzień lub co 10 dni, przypomnę i zaktualizuję dzisiaj. Zobaczymy, jaki ważny jest teraz temat, jaki jest ważny problem na dzień dzisiejszy i jak się ten problem rozwiąże wkrótce. Także jest to wróżba z kart Tarota i Lenormanda. Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. Ja nazywam się Wróżka Loelia i zapraszam Państwa do dzisiejszej wróżby, kochani. Więc zaczynamy. Ja zapraszam Was oczywiście do lajkowania, by kanał się rozwijał. Piszcie mi komentarze, czy ta wróżba z Wami rezonuje. Piszcie komentarze, zapraszam. To one powodują, że już półtora roku jest ten kanał, ponieważ czytając Wasze komentarze, czując Waszą obecność, inspiruję się i motywuję się do nagrywania następnych filmików dla Was. Kochani, zapraszam Was również do subskrypcji. Jeśli jesteście tutaj nowi, zasubskrybujcie mój kanał i zostańcie ze mną jako subskrybenci. Dostaniecie również powiadomienia, jeśli naciśniecie na dzwoneczek u góry w opcji subskrybuję i ten dzwoneczek będzie Was powiadamiał o moich codziennych premierkach i różnych tematach wróżb. Także zapraszam do subskrypcji z dzwoneczkiem u góry i kochani, zapraszam Was również na wróżby indywidualne, osobiste. Napiszcie mi e-maila, jakie tematy Was interesują, a ja odpiszę Wam od razu, jakie są opcje wróżb, jakie są warunki takich wróżb i umówimy się wtedy na WhatsApp. Wyślecie mi Wasze zdjęcia i daty urodzenia i wtedy będę mogła wejść głębiej w Wasze problemy, w Wasze dylematy i będziemy szukać jakichś rozwiązań lub odpowiedzi po prostu kart, byście przemyślili sprawy jeszcze raz. Także zapraszam i teraz, kochani, zaczynamy naszą wróżbę, co wydarzy się wkrótce. Jaki temat jest teraz ważny aktualnie? Jaki temat jest ważny aktualnie? Jaki temat jest ważny aktualnie? Pokażcie mi karty temat lub problem aktualny. Przepraszam. Pokażcie mi karty problem i temat aktualny. Dziękuję. Oj, przepraszam. I co wydarzy się wkrótce? Co wydarzy się wkrótce? Co wydarzy się wkrótce? Powiedzcie karty, co wydarzy się wkrótce? Powiedzcie karty, co wydarzy się wkrótce. Powiedzcie karty, co wydarzy się wkrótce. Co wydarzy się wkrótce? Dobrze, i teraz przejdziemy do omawiania kart. Jaki temat jest aktualnie ważny? Trzy buławy. Trzy buławy to podjęliście już decyzję i chcecie ruszyć w jakąś drogę, chcecie ruszyć w nowy horyzont, chcecie podjąć nowe zadania, chcecie wyruszyć w coś nowego, być może zacząć nowe projekty, nową pracę, nowy związek, nową relację. Być może był tutaj jakiś trójkowy związek, relacja trójkowa i chcecie tutaj teraz konkretną decyzję podjąć i iść w konkretnym kierunku, po prostu żeby się realizować, żeby zacząć coś nowego, tak? Czyli tutaj już jesteście gotowi, by zrobić ten krok, by podjąć ryzyko i wejść tutaj w jakiś ruch, w jakąś akcję, tak? Czyli jakaś zmiana Was czeka i przede wszystkim zmiana z pasywności w aktywność. Już patrzycie się na nowe plany,
i chcecie ruszyć w drogę. Być może również macie zupełnie nowe pomysły, chcecie zrobić zupełnie coś nowego lub przeprowadzić się, zmienić pracę, wyjechać, zerwać dotychczasowe różne sprawy, projekty, relacje i zacząć zupełnie coś nowego. Także być może chcecie się udać w drogę, przeprowadzić. Także tutaj są różne, rozmaite tematy, ale też zmiany, tak? Po podjęciu jakiejś decyzji. Zobaczmy karty Lenormanda, co to powiedzą. No tak, podróż, wyjazd, przeprowadzka, spotkanie, rozmowa, wiadomości, które nadchodzą, emocje. Emocje z tym związane, frustracje, lęki. Trzeba coś też posprzątać. I coś się rozrośnie, będzie jakaś nowa szansa, otworzą się nowe perspektywy, nowe pomysły, nowe zadania. Mówiłam, tutaj mamy, widzicie, coś nowego, wyruszacie w drogę, wyruszacie w poszukiwaniu nowych planów, nowych projektów. Przychodzą różne wiadomości, tak? Wiadomości, które tutaj związane są z jakąś dużą zmianą u Was i z aktywnością, która będzie. Tutaj albo sprawy finansowe, które chcecie zmienić, polepszyć, albo też sprawy uczuciowe, relacyjne, emocjonalne nie dają Wam spokoju, ponieważ tutaj są bardzo intensywne. Chcecie posprzątać stare sprawy, macie troszeczkę jeszcze do posprzątania, do załatwienia, do zrobienia. Macie też z tym związane jakieś lęki, frustracje, ale wszystko pójdzie dobrze, wyleczą się stare sprawy. Nabiorą one, jak widzicie tutaj, rozwoju, tak? Czyli rozwiną się dobrze, stabilnie, rozwiną się pozytywnie, wzmocnią się, tak? Pozytywny rozwój i rozrost tych, czy wzrost, tak? Wzrost zarobków, czy wzrost w na przykład w dobrej relacji. Co wydarzy się wkrótce w związku tutaj z tą sprawą, którą właśnie przed chwileczką omówiliśmy? Sześć kielichów, wow. Sześć kielichów, kochani, to oczywiście dużo emocji, dużo pięknych, romantycznych spraw. Sześć kielichów to również dzieciństwo, wspominanie być może dzieciństwa lub wspominanie dawnych spraw. Jakaś tęsknota za dawnymi sprawami pięknymi, za, na przykład za dawnym związkiem, czy za dawnym, jakimś wcześniejszym miejscem, gdzie byliście, to szóstka kielichów to też dużo pomysłów, dużo iluzji, dużo takiego fantazjowania, jak w bajce, tak? To też spotkanie bratnich dusz. To też troszeczkę takie życie we wspomnieniach, życie w iluzji, czy macie różne pomysły, jakby, tak? Nie wiecie być może, co wybrać, co zrobić. Zobaczmy, co dopowiedzą nam karty Lenormanda. Co wydarzy się wkrótce? 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 Tutaj jesteście wy bardzo atrakcyjni, seksowni, czekacie na coś, jesteście niecierpliwi, by coś się zrealizowało i spełniło. Macie nadzieję, że podjęcie decyzji będzie dla Was pozytywne i że będzie tutaj jakaś stabilność, tak? Czyli, że stabilność, nie wiem, czy w relacji, czy stabilność pracy, czy stabilność w finansach, w zależności czego oczekujecie, jaki jest Wasz temat, co jest dla Was ważne, ale stabilność to jest bardzo pozytywna karta w każdej dziedzinie życia. Także tutaj coś się rzeczywiście ustabilizuje i co śmieszne, mamy również następną kartę, właśnie rozrośnie, wzrośnie, umocni, stabilnie, tutaj wyleczy, rozwinie. Także karta wzrostu, karta właśnie stabilności tutaj. No jesteście wy, wyczekujecie coś w oknie, by przyszły jakieś zmiany.
czas na zmiany, najwyższy czas, tak? Jesteście już trochę zniecierpliwione, by coś przyszło do Was pozytywnego, żeby pozytywnie tutaj podjąć decyzję, żeby pójść w jakimś konkretnym kierunku w jedną stronę i żeby Wasze sprawy rozwinęły się tutaj bardzo dobrze, bo ciele zwiastują pozytywne, dobre, bardzo no wręcz udane rozwiązanie, rozwinięcie spraw. Także stabilność, zobaczcie, mamy podwójnie tą samą kartę, stabilność i rozrost pozytywnie różnych Waszych tutaj spraw. Tego Wam życzę oczywiście, życzę, by się ta wróżba spełniła, niech się dzieje, niech się spełnia, niech Wszechświat nam pomoże, by nastąpiło dużo stabilności, niezależnie jaki temat jest dla Was ważny. Niech się dzieje. I do usłyszenia już wkrótce.